O nie, oni już tutaj są. Zobacz. Widzisz? O kurde. Tam lata statek kosmiczny i najprawdopodobniej zaczęła się apokalipsa. Tym przyciskiem rozpoczniemy procedurę odkażania. O kurde. O kurcze. Już wiem. Obcy nas atakują tylko dlatego, że jest tyle śmieci w kosmosie. Halo, panie prezydencie? Alan, co się dzieje? O nie! Nie zbliżaj się! Nie zbliżaj się! Chyba jesteśmy bezpieczni. Teraz muszę iść na satelitę, aby dalej ratować świat. Kosmici są bardzo blisko. Jednego zamroziłem w czasie i lada moment może wyjść z mojego bunkra. Więc teraz muszę dostać się do kapsuły ratunkowej, która zabierze mnie na satelitę poza Ziemię, bo Ziemia jest stracona i tylko stamtąd mogę ją uratować. Całe szczęście jest tutaj. Już się bałem, to się nie uda i nie ściągnę tutaj rakiety. Tylko ona może uratować całą ludzkość. Dobra, gdzie jest wejście? Jak się do niej dostać? Życzcie mi powodzenia. W końcu jestem na tym statku i powiem wam, że wygląda równie epicko, jak go zapamiętałem ostatnio. Tak jak wiecie, mój bunkier był taki lekko no zaniedbany, tak tutaj jest fajnie. Nie wiem, czy chcę dalej ratować Ziemię, ponieważ tutaj jest fajniej niż było na Ziemi, ale przecież na Ziemi mam kota, którego niedawno adoptowałem. Muszę mu pomóc, dobra. Siadamy za sterami. Ach, jak tu jest wygodnie. I teraz, jak to ustrojstwo działało? Wszędzie przyciski, a dobra. Tutaj jest napęd, tutaj jest NO2. Pytanie brzmi, co to właściwie jest? Dobra, zacznijmy może od napędu. I... startuję! Ej, lecimy i to jak szybko! Nie jestem przygotowany na takie przeciążenia! Dobra, trochę się uspokoiliśmy. Patrzcie! Ziemia! Jak daleko jest! Nieprędko na nią wrócimy. Chyba widzę tam wybuchy, naprawdę nie jest kolorowo. A tutaj, na horyzoncie, jest w ogóle jakiś statek kosmiczny. Słuchajcie, ja jestem Tritsus, to jest kolejny odcinek, w którym musimy ratować świat. Zostaw łapkę i subskrybuj mój kanał. Poprzednia część była na kanale Tritsus, czyli moim vlogowym kanale, gdzie jest daily, czyli codziennie o 18:00 odcinki. A my musimy wracać do sterów, klikać napęd. Nie wiem. Nie wiem, czy powinien używać to NO2. Musimy uciec teraz przed tym statkiem, więc zaryzykujmy. To chyba jest prędkość nadświetlna. To jest zdecydowanie za mocne i... chyba wiem, co to jest. To musi być chłodnica. Naprawdę, ona zawsze tak śmierdzi. Chodźcie. To jest tutaj. Jest nawet podpisane. Chłodnica nie dotykać, więc... zdecydowanie nie będziemy tego dotykać. Ja zabrałem kilka rzeczy ze sobą, między innymi taki oto płyn do chłodnicy. On jest naprawdę bardzo, ale to bardzo przydatny w takich momentach jak teraz. Czy on jest jeszcze do... mocny! Zdecydowanie się nadaje. Widzę pierwszy problem. Zalękły nam się tutaj galaktyczne pająki. Jest jeden? O nie! Jest drugi! One są naprawdę bardzo jadowite, więc po prostu trzymajmy się od nich z daleka i szybko napełnijmy chłodnicę płynem. Dobra, czy to się tutaj... okej, okay. Nie mam pojęcia, ile tego tutaj trzeba wlać, ale obstawiam, że potrzebne jest dużo płynu, skoro ten zapach jest aż tak mocny, to musieliśmy uzupełnić po prostu cały płyn. Około pół litra i chyba właśnie tyle tam wlaliśmy. Dobra, nadal śmierdzi, będzie śmierdziało przez następny tydzień, ale czuję, że nie pogarsza się, co oznacza, że na ten moment mamy opanowaną sytuację. Nasz kurs przejął autopilot, więc możemy być w miarę spokojni. Zaraz, co ja miałem zrobić? Wiem, muszę zbadać śluz kosmity, dlatego że nie wiem do końca, z czym mam do czynienia. Mam tutaj bardzo zaawansowany komputer, w którym możemy go zbadać. Patrzcie. W ostatnim odcinku udało mi się pojmać trochę tego śluzu, który omal by na mnie nie spadł. Zobaczymy, z czym dokładnie mamy tutaj do czynienia. Specjalnie do takich badań mam tę niesamowicie zaawansowaną maszynę, czyli Badatron 5000. Wystarczy, że włożymy tutaj tę probówkę, następnie mamy tutaj specjalny przycisk, który wszyscy zresztą widzicie. I zobaczcie, po naciśnięciu go... okej. Rozpoczął się proces skanowania. I to w tym momencie jest badane przez najbardziej zaawansowaną technologię,
którą swoją drogą zajmowałem od kosmitów, więc mam nadzieję, że ta maszyna prawdę nam powie. Po naciśnięciu tego guzika powinniśmy się dowiedzieć, co znajduje się w jego składzie. Mam nadzieję, że będzie to niesamowicie odkrywcze. Uwaga! Podaję wyniki. Szloch kosmiczny, silnie toksyczny. To tyle? Przecież każdy wie, że on jest silnie toksyczny! O! Co się tu dzieje? Czemu wszystko jest w dymie? Co ja mogę zrobić? Oberwaliśmy od jakiegoś statku! Dobra, muszę wsiąść za stery? Czekajcie, czeka nas walka, galaktyczna walka! Dobra, czym się strzelało? Dawaj no, musisz oberwać! Ty nędzna larwo kosmiczna! Tak, zniszczony! Chwila. Właśnie straciliśmy ster. Jestem jakieś 5 km galaktycznych w drodze słonecznej od naszej satelity. Nie mam sterów. Jednym słowem, będę musiał wyskakiwać. Idealnie na wysokości satelity będę musiał się stąd wydostać, w jakiś sposób do niej dopłynąć. Więc teraz statek leci bez żadnego sterowania. Jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na to, czy kurs, który obraliśmy, jest odpowiedni. Za pół godziny musimy dokonać idealnego skoku, wyskakując do satelity, i musimy także uratować Wiktora, który gdzieś tam najprawdopodobniej jest, ponieważ się wcześniej teleportował. I żeby misja była wykonana poprawnie, to musimy się do tego przygotować. Tutaj mam schowanego laptopa, na którym możemy odpalić nasz specjalny program treningowy, który nazywa się EVE Online. I jest to sponsor dzisiejszego odcinka. EVE Online jest to gigantyczna gra MMO, która jest tworzona już od kilkunastu lat i cały czas rozwijana. Jest to zarazem największa galaktyczna gra sandboxowa do pobrania za darmo. W opisie macie link, który daje wam od razu bonusy w grze, które ułatwią wam bardzo, ale to bardzo, rozwój swojego statku. I my teraz musimy kontynuować nasz samouczek, czyli trening, który przygotuje nas do uratowania teraz świata. Zobaczcie, natrafiliśmy właśnie na bossa i jest on naprawdę ogromnym statkiem, z którym musimy teraz zawalczyć, więc okej, dostaję. Ale czekajcie, co się dzieje? Czy wy to widzicie? Teraz nasza tarcza zostaje całkowicie rozwalona. O nie, on cały czas w nas strzela. Dobra, dawaj, no nawalaj w niego, nawalaj w niego. Kurde, no zupełnie nic mu się nie dzieje, on jest zbyt mocny, ponieważ widzicie to? No i rozwalił nas. No i co się teraz dzieje? Nasz statek jest zniszczony, a my byliśmy zamknięci w środku. No nie wiem, czy mnie to aż tak dobrze przygotowało. Dobra, czyli co się dzieje? Dostaliśmy teraz komunikat. Okej, czyli to, że zostaliśmy rozwaleni, to jest tak naprawdę dopiero początek naszej przygody. Jesteśmy w jakimś gigantycznym, kosmicznym hangarze. Okej, i tutaj uczą nas kolejnych bardzo przydatnych rzeczy. Musimy się zaopatrzyć w nowy ekwipunek. Między innymi, jak widzicie teraz, mamy do zainstalowania w naszym statku skill. Tak, skille wystarczy, że weźmiemy go tutaj i przeciągniemy teraz tutaj. Okej, nasz statek teraz jest zaopatrzony w skilla. Czyli jednym słowem, jesteśmy gotowi, żeby zacząć naszą przygodę już naprawdę w EVE Online. Tak, tutaj generałowie najważniejsi nam mówią, że już jesteśmy w stanie podbijać galaktykę. Okej, spróbujmy tutaj jeszcze zaopatrzyć lepiej nasz statek. Myślę, że jest to naprawdę, naprawdę git. I mam nadzieję, że w EVE Online spotkamy się razem i razem sobie pogramy, ponieważ jest to właśnie gra online, więc możecie mnie tam spotkać, jeżeli tylko klikniecie w link w opisie, bo jak już mówiłem, macie tam bonusy. I EVE Online, przypominam, jest to mega, mega epicka gra, w której możecie odkrywać całe galaktyki. Jest to największa gra sandboxowa, jaka kiedykolwiek powstała i są w niej także pobijane rekordy, ponieważ ostatnio oglądałem, jak odbywała się największa bitwa galaktyczna i ogólnie największa bitwa w historii wszystkich gier sieciowych. Naprawdę jest to mega epickie i mi się zdaje, że jesteśmy teraz gotowi, by po prostu wyjść stąd i zaopatrzeni w nowe skille uratować całą planetę. Tlen mi się skończy za 30 sekund, muszę się w tym czasie przedostać do satelity. O, chwila, gdzie są moje śmieci, które tutaj rozrzuciłem? Ktoś musiał je posprzątać, czyżby
galaktyczni porządnicy? Dobra, zbijamy tu! O! Jesteśmy w końcu na tej satelicie i patrzcie, jaka ona jest beznadziejna. Tutaj akurat nic nie ma. Na szczęście mam mój blaster ze sobą, który coś czuje, że mi się jeszcze przyda na wypadek, gdybym jakiegoś kosmitę na przykład zobaczył. O! Co to jest? Halo? Czy to jest Wiktor? On poleciał w kosmos i najprawdopodobniej dostał się na tę satelitę. I to były dokładnie jego ciuchy. Halo? Wiktor? Co się z tobą stało? Słyszycie to? On jest kompletnie zamrożony. Nie mam pojęcia, odłączyła mu się rurka do oddychania. Nie wiedział, że w kosmosie trzeba wstrzymać oddech. Dobra, wiecie co? Teraz mamy ważniejsze sprawy do zrobienia. Musimy uratować świat. Nie mówiłem wam, ale ta cała apokalipsa jest tylko i wyłącznie przeze mnie. Dlatego, że ukradłem kosmitom coś, na czym naprawdę bardzo im zależy. I schowałem to właśnie tutaj. Powiem wam, gdzie to jest. Otóż tu, ej, czy tutaj ktoś jadł pizzę? Ta pizza jest z szynką parmeńską, a Wiktor bardzo nie lubi szynki parmeńskiej. Chwila, zadzwońmy do niego i zobaczmy, czy to jest on? Czy też siedzi on teraz gdzieś indziej, albo na jakiejś innej satelicie? Dobra, halo? Cześć, Wiktor? Ernest! Ty żyjesz? Żyję, jak u ciebie? No, nie wiem, tutaj jest takie coś. Zakolegowałem się z człowiekiem w kosmosie i jestem na Ziemi. Naprawdę? Tak. Jak ty się z nim zakolegowałeś? Po prostu. Nieważne. A. Czyli zamiast do mnie zadzwonić i zapytać, jak ocalić świat, to ty po prostu wróciłeś na chatę, bo ci się już nie chciało. No to nie tak, stary. Okej, rozumiem. To ja muszę w takim razie to zrobić za ciebie. Siema. Co za człowiek. Wiecie co? Pora uratować ten świat. Na serio. Żeby to zrobić, musimy wziąć nasz lampion, ponieważ w miejscu, do którego idziemy, jest naprawdę ciemno. Zobaczcie, ukryłem to tutaj, a kluczem jest używany nóż po pizzy. Musimy się wbić. Jakie to jest ciężkie! Siema, mordy! Zresztą, co ja się będę przyciskał? Dobra, teraz zdradzę wam mój sekret. Gdy byłem na planecie D.U.P.A., to wtedy ukradłem pewien bardzo ważny artefakt, który jest w tym momencie tutaj. Zobaczcie, to jest Mr. A, czyli, że tak powiem, bardzo ważny artefakt, którego czczą kosmici. Ja stwierdziłem, że może to być naprawdę bardzo smaczny posiłek, ukradłem go z ich planety. Okazało się, miałem zapisane w swoim kosmicznym prawie, że każdy, kto ukradnie ich święty artefakt, zostanie zniszczony. I to nie tylko jedna osoba, tylko zostanie zniszczony z całą jego planetą. Więc teraz muszę otworzyć portal i oddać Mistera A do ich właścicieli, czyli kosmitów. Dobra, patrzcie na tę sztuczkę. I portal jest otwarty. Teraz wystarczy, że oddamy ananasa i Ziemia jest uratowana. Siema!